Czarna śmierć. Epidemia czarnej śmierci, która nawiedziła Europę w 1347 do 1351 roku, była spowodowana przez bakterię Yersinia pestis. Wcześniejsze teorie sugerowały, że źródłem epidemii były pchły zakażone bakterią, które pasożytowały na szczurach. Gdy szczury ginęły z powodu choroby, pchły przenosiły się na ludzi, przenosząc zarazki. Nowsze badania wskazują, że epidemia mogła być również przenoszona przez pchły pasożytujące na ludziach albo przez kleszcze. Niezależnie od wektora, choroba szybko rozprzestrzeniała się, ponieważ w średniowieczu miasta były gęsto zaludnione, a warunki higieniczne były dalekie od idealnych. Dodatkowo, ludzie podróżowali między miastami i krajami, co przyczyniało się do szerzenia zarazków. Czarna śmierć miała swoje źródło w Azji, prawdopodobnie w rejonie dzisiejszego Kirgistanu. Bakterie zostały przeniesione do Europy przez jedwabny szlak oraz przez kupców i podróżników, którzy przemieszczali się między wschodem a zachodem. Pierwsze przypadki choroby w Europie zanotowano na Krymie, skąd szybko rozprzestrzeniła się na kontynent, doprowadzając do śmierci milionów ludzi. Istnieje także teoria, która łączy wybuch epidemii czarnej śmierci w Europie z oblężeniem Teodozji, zwanej również jako Kaffa, przez Mongołów z 1346 roku. Teodozja, ważne miasto portowe na Krymie, było wtedy kontrolowane przez włoskich kupców z Genui. W trakcie oblężenia hordy oblegających miasto Mongołów postanowiły pozbywać się ciał osób, które masowo umierały w ich obozie na dziwną chorobę. Według relacji historycznych Mongołowie zastosować mieli wtedy broń biologiczną, katapultując ciała zmarłych do wnętrza miasta. Choroba, która zabijała Mongołów, dostała się do miasta. Mieszkańcy szybko zaczęli również odczuwać jej skutki. Dżuma zaczęła szerzyć się wśród mieszkańców Teodozji. Kupcy genuńscy, którym udało się z miasta przez port uciec na statkach, docierając do innych portów Morza Śródziemnego, rozprzestrzenili zarazę na resztę Europy. W ten sposób choroba rozprzestrzeniła się po całej Europie. Ta teoria, bardzo możliwa, nie jest jedynym wyjaśnieniem, jak ta epidemia rozprzestrzeniła się w Europie, ale jest jednym z wielu czynników, które mogły przyczynić się do jej rozprzestrzeniania. Czarna śmierć zabiła od 30 do 60% populacji Europy w latach 1347-1351. Chcesz więcej filmów? Daj komentarz, polub film, zasubskrybuj kanał. Dziękuję za oglądanie i do kolejnego materiału.